Działalność Kazimierza Lubomirskiego, znakomitego kompozytora polskiego działającego w XIX wieku, jest dziś niemal całkiem zapomniana. Kazimierz Lubomirski był przedstawicielem znanej magnackiej rodziny książąt lubomirskich. W swoich majątkach książęta lubomirscy wielokrotnie organizowali wielkie przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne. Przykładem może być działalność w zamku w Łańcucie, który przez ponad 200 lat od połowy XVII wieku do połowy XIX wieku należał do książąt lubomirskich, w którym odbywały się wielkie koncerty, był nawet specjalny teatr, salon, wystawy, przyjęcia. Dlatego działalność muzyczna i artystyczna była dla nich bardzo ważna. Również w rodzinnym majątku księcia Kazimierza Lubomirskiego w Równem na Kresach była orkiestra i pierwsze nauki młody Kazimierz pobierał u jej kapelmistrza Schmidberga. Ponieważ wykazywał duży talent muzyczny, został wysłany do Drezna na dalsze studia wiolonczelowe u znakomitego wiolonczelisty Friedricha Dozauera. W latach 1852-58 Kazimierz Lubomirski był wiceprezesem Towarzystwa Wspierania Podupadłych Artystów Muzyki. Tak, proszę Państwa, ponieważ nie było wówczas żadnych ubezpieczeń społecznych, nie było kas socjalnych, trzeba było wspomagać artystów tylko z datków prywatnych. Również Lubomirski był zaangażowany w przetłumaczenie słynnego dzieła Józefa Elsnera, znakomitego kompozytora, nauczyciela Fryderyka Chopina, Sumariusz moich dzieł muzycznych z niemieckiego na polski. Kazimierz Lubomirski był o 3 lata młodszy od Fryderyka Chopina. W tym czasie, w pierwszej połowie XIX wieku, w Paryżu działali Franciszek Liszt, Fryderyk Chopin, inni wielcy, znakomici kompozytorzy, Schubert, Schumann. Z nimi wszystkimi Kazimierz Lubomirski mógł być w kontakcie. Thank you.
Do najciekawszych utworów Kazimierza Lubomirskiego należą mazurki, kontredanse, barcarola oraz magiar polka. Na przykład Kurier Warszawski z 17 listopada 1858 roku donosił, że nakładem składu nut muzycznych Rudolfa Friedricha wyszły w Lipsku. Magiar polka skomponowana na fortepian i ofiarowana księżniczce Jadwidze Sanguszko przez księcia Kazimierza Lubomirskiego. Dzieło 29, kopiejek 22. Katrina Contredanse skomponowane na fortepian i ofiarowane księżnej Wiliczykow przez tegoż. Kazimierz Lubomirski skomponował ponad 60 utworów, z czego połowa to pieśni, pozostałe to utwory instrumentalne. Były wirtuozowskie, ale także były bardzo inspirujące. Na przykład Frank Sinatra zaśpiewał piosenkę Ever Homeward, która jest wersją starej polskiej piosenki Powrót, napisanej i skomponowanej przez Kazimierza Lubomirskiego. Wolne serce, lekko dusza, mam gdzieś mój blisko. Jak gdzieś płynął rok poblisko, jest już me ognisko. Choć już ojce, co tam mnie serce duwa spliny, tu jest dom mój, o nim śnilem zawsze tam zodali. Pod koniec życia, od 1860 roku, Kazimierz Lubomirski osiadł w swoim majątku w Równem. W Słowniku Muzyków Polskich Dawnych i Współczesnych, wydanym przez Alberta Sowińskiego w 1874 roku w Paryżu, napisano o Lubomirskim: kompozytor znakomity na fortepian i do śpiewu. Pisze z gustem i z uczuciem. Utwory jego liczne wyszły w Niemczech, w Polsce, w Litwie i w innych miastach polskich. Pamięć o Kazimierzu Lubomirskim stopniowo zaczyna powoli przebijać się, szczególnie w jego rodzinnych stronach. W Równem są wykonywane jego utwory, także Chmielnicka Filharmonia zaczyna wykonywać jego utwory, a jest to muzyka, którą nadal warto odkrywać i która nadal jest bardzo inspirująca.